Dzień dobry. Jestem na spacerze z Miłością, moim przyjacielem. Jest 5 rano, ulica ta Grabowskiego. Przepraszam, że się zamyśliłem, bo jest tak wspaniały dzień, tak niesamowity. Słońce wstaje, radość, ptaszki śpiewają. Wszystko jest wspaniałe. Wszechświat niesamowicie piękny, cały. Nagrywam ten film nie dlatego, że na spacerze, ale dlatego, że zrozumiałem, że cała degradacja, jaką mnie spotkało, poniżenie, wyzwiska, ubliżanie i tak dalej, to wszystko sam stworzyłem z naiwności, bo ufałem innym, a nie sobie, a to wystarczy zaufać tylko sobie, nie oskarżać się, wybaczyć tak błędy, bo to było tylko kreacja mego doświadczenia, to co sam stworzyłem, a więc aby było dobrze, nie należy oceniać, dzielić, różnicować i tak dalej, a szczególnie nie okłamywać samego siebie, bo wszystko jest doskonałe. Należy doszukiwać się doskonałości we wszystkim, we swoich nieprzyjaciołach, w kotkach, w trawie, w drzewach, w szumie wiatru, bo żyjemy tylko w jaźni, w duchu Stworzyciela. Nie ma nic innego. Nie naśladować innych. Uczeni w długich szatach niech sobie mówią i myślą, co chcą. Bo to oni ukierunkowywali mnie i dlatego byłem w degradacji. Ufałem jem, a nie sobie. Dlaczego? Bo myślałem, że oni wszystko wiedzą. Teologia. Nie. Teologię to stworzyli ludzie, aby rządzić mną i podobnymi do mnie. W tym jest cały skopuł. Aby być wolny, należy odrzucić naśladownictwo, nieważne w czym. Wszystkim. Na przykład idąc do fryzjera, żona czy ktoś mówi, umaluj włosy tak, czy obetnij sobie tak. Jeżeli to zrobię, nie ufam swojemu sercu, a więc już jestem, naśladuję kogoś. Mogą się ze mnie śmiać. Ubliżać, ale to ich rzeczywistość, nie moja. Dlatego w tej chwili jestem na spacerze z Miłością, bo tak kotek ma na imię, tak nazwała go właścicielka i teraz obecnie opiekuje się tylko kotkiem. Żeby Państwu pokazać, że jestem sobą, rano zawsze tak się ubieram. Proszę popatrzeć. Inni chodzą w krótkich spodenkach, mają bluzeczki na krótki rękaw, a ja tak. Dlaczego? Bo nikogo nie naśladuję. To jest moja rzeczywistość, nikogo innej. Taki jestem. No dobrze, teraz jesteśmy w ulubionym przez Miłość miejscu. On lubi zarośla, ma co do wąchania i tak dalej. Możecie się Państwo ze mną nie zgadzać, ale to jest moja rzeczywistość. Tak siebie widzę. Koniec z naśladowaniem. Na przykład w tym tygodniu idę do fryzjera obciąć się na irokeza i to wysoko, bo od początku już jakieś 15 lat się tak oczynia. Nie szkodzi, że komuś się to nie spodoba. A co może moich
latach mam chodzić z różańcem w ręku i z kulaską? O nie, do tego nikt się nie doczeka. Szanuję swoje ciało, dbam, tak? Głaszę, chwalę je i uwielbiam po prostu. Nie wstydzę się swojego ciała. Tak to jest. Dlaczego mam się wstydzić? Jeżeli bym się wstydził swojego ciała, no to po co mi żyć w takim zakłamaniu? Ogród Eden. Kiedyś ludzie żyli po 2000 lat, jeżeli chcieli, bo nie wstydzili się samych siebie. Kiedy zaczęły się choroby, kiedy posłuchali ego i zaczęli się samego wstydzić. W Biblii jest to nazwane drzewem dobrego i złego. Posłuchali ego i stąd zaczęły się kłopoty. Dlatego małe dzieci niekiedy, z opowiadań moich znajomych, chodzą nago po mieszkaniu. Oni się nie wstydzą. Chodzą nago do 7 lat, kiedy mają boską świadomość. Później rodzice zaczynają mówić: nie bądź idioto, ubieraj się, nie kłam, nie oszukuj, rób to, co twój starszy brat i tak dalej. Następnie szkoła podstawowa, później liceum czy zawodówka, studia. No i jest koniec, człowiek jest taki, jaki jest. Wszędzie naśladują, a wystarczy być sobą w sercu. Bądźcie dziećmi, jak powiedział Jezus Chrystus. A więc bądźmy tymi dziećmi, zachowujmy się wolno, nikogo nie naśladując. Tak jak mały kotek, przecież on i ja jesteśmy tacy sami, niczym się nie różnimy. Tylko on w ewolucji duchowej rozwija się, ja tak samo jak nagrywający, proszę Państwa. Nic więcej. I tak to jest. A więc życzę dobrego dnia, szczęśliwego, miłości, miłosierdzia, harmonii, samorealizacji każdemu i wszystkiemu z osoba. Przepraszam za błędy w mowie, no ale tak jest, staram się mówić poprawnie, a nieraz zapominam się. Bierze to rozum komórkowy. I jeszcze jedno. Jeżeli nie będziemy w sercu, w przestrzeni serca, to pamięć komórkowa ciała zacznie nami rządzić. To nie diabeł, którego nie wierzę, ani śmierć, ani ból, ani bieda. To wszystko tworzy pamięć komórkowa. I dlatego kto nie rozumie, kto nie wie, nazywa go diabłem. A to wiedza, pamięć komórkowa i nic więcej. Można doprowadzić swoje ciało do nieśmiertelności. Tak, to prawda. Przecież się dziwicie nieraz, że zmarł 200 lat temu, a ciało nienaruszone, nie zgniło, nie rozpadło się. Dlaczego? Bo on wierzył w Boga. To dlaczego zmarł? Bo powinien wierzyć w Boga żywego, nie w Boga stworzonego przez kapłanów i jego naśladować. Dlatego zmarł. Ale ponieważ żył miłością, komórki są pełne miłości, dlatego się ciało nie rozpada, a zmarł dlatego, że naśladował innych. To, co mówili kapłani. Przepraszam, nie jestem przeciwnikiem żadnej religii, ale nie wierzę ani słowa w religię. Wierzę sam sobie. Dlatego tylko mówię, zrobicie Państwo, co chcecie. Macie wolną wolę. Ale ja wierzę wiarą w Boga żywego, wszystko we wszystkim, w najmniejszym, największy, przez Chrystusa, Chrystusem, przez Kreatorem. I tak to jest, taka jest moja wiara. Dlaczego to mówię? Bo może ktoś coś zrozumie.
dla innych mogę być kłamstwo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.